Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugim Q&A, takim bardzo spontanicznym. Pytania są z e-maila od jednego widza. Bartek, pozdrawiam Cię serdecznie. No, już pierwsza część leciała. Pamiętajcie, że można wspierać mój kanał, można uzyskać za to przeróżne bonusy. Link do donate'u jest w opisie. No, dziękuję Wam wszystkim bardzo za wsparcie. Dobra, druga część to tak. Zabierasz czasem ze sobą lornetkę? Nie, nie zabieram. W ogóle swoją drogą, moją lornetką powinny być moje okulary, bo ja widzę, że ja widzę coraz gorzej. Ja widzę, że widzę coraz gorzej, co ja to gadam. Widzę coraz gorzej, w sensie ja, mój wzrok się pogarsza. Ja rok temu w marcu dostałam okulary, mam niby stwierdzone minus 0,25, taką wadę wzroku, a ja widzę, minął rok i ja widzę coraz gorzej. Tylko że mi się wydaje, że to przez to, że ja przez pewien okres czasu nie nosiłam ich dzień w dzień, tylko wiecie, kładłam je na przykład na 2 tygodnie na półce, zapominałam o nich i tyle. A teraz jak ścięłam włosy, to zauważyłam, że ja je noszę, bo czuję się bardziej pełna. Widzicie, tak jak mam takie krótkie włosy, nie czuję się taka pełna. Jakby dopiero jak mam założone okulary, to czuję się tak, jakby miała pełną stylizację. Nie wiem, jakby wam to wytłumaczyć. No. Którą aktorkę lub piosenkarkę udawałaś będąc dzieckiem? Jak byłam dzieckiem, to często udawałam Dulce Marie, to jest taka dziewczyna z zespołu RBD, taka czerwonowłosa, ona chyba teraz nie ma czerwonych włosów swoją drogą, a później pamiętam była Dove Cameron w serialu Liv i Maddie i ja uwielbiam Dove Cameron do dzisiaj, a może Dove, przepraszam, jeśli to źle wymawiam, Dove Cameron, może to się tak wymawia właśnie, także ten. W każdym razie Liv i Maddie to był serial mojego dzieciństwa i zawsze starałam się udopodobnić do Liv. Maddie to była ta, która tak dużo ćwiczyła i tak dalej, taki sportowy świr, a Liv to była właśnie ta taka piosenkarka i w ogóle, a ja zawsze w dzieciństwie marzyłam o tym, żeby zostać piosenkarką i żeby jeździć na koncerty i tak dalej. W sumie to jest takie marzenie z dzieciństwa, które bym chciała spełnić, ale nie sądzę, żeby mi to wyszło. Robiłaś kiedyś własną biżuterię na szyjniki? O, fajne pytanie i ciekawostką jest to, że tak, robiłam biżuterię, natomiast ja tą biżuterię robiłam dla swoich bliskich, czy do swojej mamy, czy do swojego taty, czy do mojej siostry, czy nawet do mojego brata, do mojego też chłopaka kiedyś zrobiłam, albo właśnie do mojej takiej przyjaciółki. W sumie nie mam z nią już kontaktu, ciekawe co tam u niej się dzieje. To jest dobre pytanie. W każdym razie robiłam takie bransoletki z koralików. Często tam dawałam też również takie koraliki, takie imienie, co ja tu mówię, imię tworzyłam całe. I albo takie na przykład królowe koraliki, bo w ogóle one gdzieś tam do dzisiaj są w moim pokoju, te koraliki. Jeszcze mi ich zostało może z 300, także dużo. Natomiast bardzo drogo to wychodziło. W sensie to jest fajne na prezent, ale tak, to nie wiem. To jest fajne, to jest fajne, to ja bym to teraz powinna jako Nike robić i widzom to dawać. To by było fajne, jakbym teraz na przykład dawała coś od siebie widzom. Natomiast to były bransoletki, naszyjników nigdy nie robiłam. Jak już to robiłam biżuterię z kwiatków, robiłam sobie też właśnie taki ten, nie jakby to nazwać, taką opaskę na głowę, ale dodatkowo jeszcze ten, bransoletkę na rękę ze stokrotek. Umiałam zrobić właśnie tak, to mi się bardzo podobało i tak zawsze robiłam, natomiast wiecie, stokrotki potrzymają 3 godziny bez wody i już więdną. No. Jaka pizza jest twoją ulubioną? Ja uwielbiam pizzę z szynką prosciutto, z rukolą i z pomidorkami koktajlowymi i do tego z parmezanem. To jest takie top 1 i do tego obowiązkowo oliwa. Żaden sos, tylko oliwa. I to jest wtedy przepyszne, to jest, no. Jakbyś była nauczycielką, to jakiego przedmiotu byś chciała uczyć? Ja chciałam być nauczycielką, to jest takie moje namarzenie i byłam przecież na studiach pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Natomiast ja po roku sobie stamtąd poszłam. Dzisiaj śmiem twierdzić, że to była taka decyzja dobra w 60%, ale to już robiłam filmik o tym, to już nawet nie będę powtarzać się. Natomiast gdybym miała uczyć, to bym uczyła klasy 1-3. W sensie te najmłodsze, te kształcenie zintegrowane, ten nauczyciel początkowy. Tak, no. Świętujesz jakoś najdłuższy dzień w roku? Nie, nie świętuję.
Nigdy nie sądziłam, żeby przyszło mi świętować pierwszy dzień lata, w sensie najdłuższy dzień roku. Nie wiem, nie wiem. Może czegoś ja nie wiem, może to się serio świętuje, może ja oczywiście nie wiem, też tak może być. Jakie słodycze na wagę najbardziej lubisz? Żelki. Żelki, 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 żelki. I jeszcze raz żelki. Tak jakoś innych słodyczy na wagę to raczej nie lubię. W ogóle na swoją drogą jedyne wiem, co się w ogóle nie opłaca, to jest to, jak macie, nie wiem, jakiś ten, jak macie, wiecie, wszystkich świętych i stoją tam takie parawany, taki jakby mini targ ze słodyczami przed cmentarzem. I to się nie opłaca, jak jest jeden żelek za 5 zł. Ja za 5 zł wam kupię tyle żelków, żebyście do końca życia je mieli. No, nie przesadzajmy, ale może do końca dnia. O tak, do końca dnia byście mieli. Liczyłaś kiedyś jaskółki latające letnimi wieczorami? Nie, ale wiem, że jaskółki zawsze, jak widziałam, że nisko latają, to wiecie, jak przychodzi na deszcz, to wszystkie owady troszkę tak niżej, jakby latają w powietrzu i te jaskółki je tak łapią. I jak widziałam, że jaskółki latają niżej niż zazwyczaj, to wiedziałam, że przychodził deszcz. To jest zawsze taka moja prognoza pogody. Możecie sobie sprawdzić. Zawsze u mnie to działało. Odprawiłaś kiedyś jednoosobową imprezę? Ja robię zawsze jednoosobowe imprezy od małego. Ja to zawsze jakoś byłam taka, jakiś taki typ samotnika. No. Czy masz jakieś sentymentalne miejsce, do którego lubisz wracać? Wisła. Wydaje mi się, że Wisła bardzo lubię tam. Wisła, Czantoria. O, Czantoria to już szczególnie bardzo lubię tę górę. Ja to bym tam w ogóle czekała na zaręczyny od przyszłego mężczyzny. Serio, jakbyśmy siedzieli na takim kocyku z jedzeniem i nagle on by klęknął. Ludzie, to by już był po prostu szczyt moich wszystkich marzeń. O czymś takim marzę. No, tak, to jest takie miejsce. Bardzo też właśnie lubię Wisłę. A mianowicie dokładnie, bo przed chwilą powiedziałam Wisła. Chodzi mi o ten wodospad taki, ta zapora taka. Mała to chyba się zapora nazywa. To jest świetne miejsce. Też tam bardzo lubię jeździć. Ten szum wody, tak człowiek się uspokaja. Ostatnio w ogóle tam byłam, to wam wstawiłam filmik, to możecie zobaczyć. Ten filmik się nazywał, że jechałyśmy z siostrą w góry i nocowaliśmy w samochodzie. No, fajnie było, ale tam by trzeba było tak pojechać na cały dzień. Wziąć sobie jedzenie i siedzieć. Chociaż my tam siedzieliśmy i w ogóle, ale wiecie, to też było tak, że później jechaliśmy do Czantory i tak jakoś tak wyszło, no. A jeszcze z moim młodszym bratem, chociaż on akurat był grzeczny, no. Mam jeszcze nawet tutaj zdjęcie. Tutaj wisi na ścianie, ale to wam nawet nie będę pokazywać. No, kochani, trzymajcie się cieplutko. Wybaczcie, że dzisiaj tak cicho mówiłam. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. No, trzymajcie się, pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał, zgadza to przeróżne bonusy i buziaki wam przesyłam. Cieszę się, że jesteście i dziękuję bardzo, Bartek, za pytania. Wszystkiego dobrego wam życzę. No, i to tyle.